Pomimo, że dziś nie kończy się rok szkolny, ani nie rozpoczyna nowy, witajcie w drugim odcinku informacyjnym na naszym kanale. Zanim rozpoczniemy kolejny sezon naszych publikacji oraz pracy, podsumujmy krótko, co udało nam się do tej pory, a także przedstawmy plan na najbliższe miesiące. Do tej pory udało nam się zgromadzić wokół naszego kanału 400 subskrybentów, co nas ogromnie cieszy i dziękujemy każdemu z Was za to, że jesteście z nami. Jednocześnie zachęcamy wszystkich do wsparcia naszego kanału i polecania go znajomym, ponieważ chcielibyśmy ten rok szkolny zakończyć kolejnym odcinkiem informacyjnym, w którym moglibyśmy się pochwalić licznikiem subskrypcji, który przekroczy 1500. W ubiegłym roku eksperymentowaliśmy z różnymi formatami, co prawda teraz planujemy zrezygnować z kilku z nich, ale jeżeli któraś forma przypadnie Wam, drodzy widzowie, na nowo do gustu, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy do niej wrócili. Ale po kolei. Od zeszłego września na nasz kanał wjechały 4 nowe odcinki Siłowni Umysłu, które w sumie obejrzano blisko 6000 razy. Część z tych odcinków nakręciliśmy podczas obozu w Bezmiechowej Górnej, ale również postanowiliśmy spróbować swoich sił w 7 edycji konkursu Projekt z Klasą, organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era. Udało nam się zdobyć 2 granty, grant komisji konkursowej oraz grant przyznawany w głosowaniu internautów, dzięki czemu mieliśmy środki na zakup nowego sprzętu, a także na pokrycie obozu, który zorganizowaliśmy w Warszawie. Podczas wyjazdu do stolicy zgromadziliśmy materiał do kolejnych odcinków Siłowni Umysłu, które pojawią się już niedługo na naszym kanale, a format Siłownia Umysłu nadal pozostanie naszą główną produkcją. Podczas wyjazdu do Warszawy testowaliśmy również kamerę pozwalającą na nagrywanie w technologii 360 stopni, dzięki czemu nagraliśmy 7 vlogów. Oczywiście nie zapomnieliśmy o naszym periodycznym formacie krótki trening, czyli pigułce wiedzy w 120 sekund, w której powstały 3 nowe odcinki. No i mamy nadzieję, że powstanie ich zdecydowanie więcej w tym roku. Poza tymi w miarę oczywistymi działaniami poświęciliśmy nasz czas na 3 konkursy. Zaangażowanie w nie pochłonęło masę naszej energii, ale opłacało się. Odnieśliśmy sukces nie tylko w konkursie Projekt z Klasą, ale udało nam się zdobyć wyróżnienie w konkursie Projektor 2017, a także, co nas ogromnie cieszy, doceniono naszą pracę w każdym etapie konkursu Postaw na Słońce. Efektem którego było powstanie filmu o pierwszym w Polsce drzewie solarnym w Stalowej Woli, który zajął pierwsze miejsce w etapie o nazwie Kręcimy się wokół tematu, trzecie miejsce w etapie Kręcimy film oraz drugie miejsce w głosowaniu internautów. Dodatkowo jest to najpopularniejszy film na naszym kanale z blisko 7000 wyświetleń. A w tym roku, pomimo że wiele frajdy sprawiła nam praca nad konkursami, kręcenie recenzji i vlogów, ale skupimy się na rozwoju kanału i seriach Siłownia Umysłu oraz Krótki Trening. Dlatego zapraszamy Was na nasze media społecznościowe, odwiedzajcie nasz Instagram i Facebook, polecajcie i udostępniajcie nasze filmy, no i przede wszystkim zostawcie suba na kanale.